zmieniali. Mamy dla was uproszczenie, które może zmienić wasze życie, jeżeli to przyjmiecie. Jesteśmy listem Chrystusowym na tej ziemi do was. Jesteśmy tutaj, żeby ci powiedzieć swoje historie. Jak poznaliśmy Boga. Jezusa, który 2000 lat temu zginął na krzyżu. Ale nie po to, żebyś chodził do kościółka, klęczał i odmawiał różaniec, który nic ci nie daje. Jesteśmy tutaj po to, żeby wam powiedzieć, że Jezus to jest gość, który 2000 lat temu przyszedł, żeby zmienić twoje życie. Nie po to, żebyś opowiadał o nim historyjki. Tylko po to, żebyś ty mógł z nim żyć i zwyciężać na tej ziemi. Przyszliśmy po to, żeby deptać religię w tym kraju. Bo religia zwodzi i daje system nakazów i zasad, których musisz przestrzegać, żeby Bóg ci niby coś dał. To jest wszystko nieprawda. My tego doświadczyliśmy, bo żywy Bóg przyszedł do nas. Do mnie przyszedł, jak byłam w najgorszym momencie swojego życia. Nie w żadnym kościele, do którego wcześniej chodziłam. Nie! On przyszedł wtedy, kiedy ja byłam w dołku. Kiedy sobie przypomniałam, jak kilka lat wcześniej usłyszałam ludzi, którzy z pasją mówili mi o Chrystusie. I ja wtedy zawołałam do Boga, że ja chcę go takiego poznać, bo nie mam sił, żeby dalej siedzieć w swoim bagnie. I to wtedy przyszedł do mnie Bóg. W moim pokoju, nie w żadnym kościółku, w którym stare babcie siedzą i plotkują od ucha do ucha. Nie! Bóg jest żywy! I on tak jak 2000 lat temu, tak dzisiaj robi cuda i tak dzisiaj jest na tej ziemi. Zatrzymaj się i posłuchaj tych ludzi, którzy będą mówili, jak poznali realną osobę, nie figurkę, która wisi na krzyżu i dla której musisz odmawiać różaniec. Nie! Bo Jezus Chrystus na trzeci dzień został wzbudzony. Przez Ducha Świętego, którego ty też możesz mieć w sobie. Takiego samego, jakiego miał Jezus. Ty możesz mieć. Bo po to on przyszedł, żebyś miał zwycięskie życie. Jedyny błąd, jaki cię oddziela od relacji z Bogiem i od tego, że po śmierci nie idziesz do nieba, tylko do piekła ze swoim tatusiem diabłem, to jest to, że patrzysz tylko na swoje ego. Nie patrzysz na swojego Stwórcę. On nie chce od ciebie żadnych uczynków, żebyś się starał o cokolwiek. On chce tylko, żebyś ty z nim był. Po to cię stworzył. Za chwilkę, jak skończę. On po to cię stworzył, żeby mieć z tobą relację, a nie żebyś zasługiwał na cokolwiek. Zatrzymaj się i posłuchaj ludzi, którzy będą mówili o prawdziwej relacji, a nie o niestworzonych bajeczkach. A jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś czymś zniewolony, przyjdź do nas. W nas mieszka ten Duch Święty, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. On w nas mieszka. I położymy na ciebie swoje ręce i będziesz uzdrowiony.